Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kariery Lirdonem Mulem. Jest to już trzeci odcinek. No i w tym odcinku zagramy sobie kolejny mecz. Jest to półfinał z Santa Clarą. Mam nadzieję, że to wygramy i przejdziemy do następnej fazy etapu. Sprawdźmy sobie jeszcze tutaj najnowsze wieści. Widzę tutaj, że Edinson Cavani przychodzi do klubu Bayern 04 za 35 milionów 400 tysięcy euro. Nie wiem, ile teraz Urugwajczyk ma lat. A, 32. No to już trochę wiekowy zawodnik, ale myślę, że w Bayernu sobie Edinson Cavani poradzi, ponieważ jest to no, jeden z topowych zawodników. Tutaj mamy informację też, że nasz rywal trafił 3 razy, aż hat-tricka zdobył jeden zawodnik. Właśnie z drużyny Santa Clary. Co tutaj jeszcze jest? Widzę, że jakiś zawodnik prowadzi rozmowy. Jagiellonia i Aarhus AGF. Nie znam tego drugiego klubu. Jagiellonię oczywiście znam. No ale tak z ciekawszych nowinek to już tyle. I myślę, że przejdziemy sobie do meczu, bo nie ma co przedłużać. Przejdźmy sobie do spotkania. I mam nadzieję, że to wygramy. No, widzę, że nasza kondycja jest w nie najlepszym stanie, ale mam nadzieję, że chociaż zagramy większą część spotkania i żebyśmy nie doznali kontuzji. To najważniejsze. A więc rozpoczynamy to spotkanie. My gramy w białych strojach, natomiast nasi rywale w czerwono-białych. Na takim etapie już nie mogę popełniać błędów, tylko muszę się jak najbardziej skupić i atakować bramkę rywali. No wiadomo, chciałbym, żeby nasza drużyna dotarła do tego finału. No nawet jak nie wygramy, to i tak chociaż rozpoczniemy dobrze ten sezon, bo no, dojście do finału w turnieju przedsezonowym to naprawdę, naprawdę dobry wyczyn w wykonaniu naszej drużyny by było, ale jak na razie musimy się skupić na tym półfinale, żeby go wygrać. Tutaj niebezpieczna akcja, ale na szczęście została zażegnana. Teraz mamy okazję na kontrę. Groźna sytuacja w wykonaniu naszej drużyny. No niestety strzał pozostawia wiele do życzenia. No i chociaż to błąd był ze strony naszych rywali, ale nie udało się niestety przejąć piłki. Ale wyszedł chociaż z tego rzut z autu. Tutaj co podanie ze strony naszych rywali. A i blisko było. Bramkarz na posterunku. Ale atakujemy, atakujemy. Też nasi rywale popełnili właśnie dwa takie groźne błędy, ale niestety ich nie wykorzystaliśmy. No i nasz zawodnik doznał kontuzji i nie podnosi się z murawy. To będzie zdjęcie akurat tego zawodnika z boiska. No niestety przed no, finałem można powiedzieć. Ale no jeszcze nie wiadomo jak to się wszystko potoczy. A i niebezpieczny strzał, ale bramkarz na szczęście na posterunku notuje nas przed utratą bramki. No naprawdę bardzo groźny strzał. Strzału. Ojej, no niebezpiecznie teraz nasi rywale tutaj grają i no mało brakowało i moglibyśmy przegrywać 1-0. A i chcę wam powiedzieć, że w razie jakby trener postanowił mnie zdjąć,
to wybiorę tutaj opcję obejrzyj mecz, ponieważ chcę zobaczyć, jak nasza drużyna sobie poradzi w tym meczu, no, gdy będzie sterował nią komputer, a nie akurat symulacje. Mam nadzieję, że będzie wam się przyjemnie to oglądało, nawet gdy nie będę występował na boisku. Tutaj piękne wypuszczenie, no co, on mi zagrał piękną piłkę. Tutaj widzę tego Karlena. A niepotrzebnie odgrywałeś, gościu. Mogłeś biec, no nie. Zepsuliśmy tak ładną akcję, którą można było wykorzystać. Gdyby on tam pobiegł, a nie podawał, no. No niestety, mówi się trudno. Po pierwszej połowie mamy rezultat 0 do 0. Niestety jeden z naszych zawodników doznał kontuzji i musiał zejść z boiska wcześniej. Zobaczymy, jak potoczy się mecz w drugiej połowie. Czy może będzie dogrywka? Tutaj ocena 6-1. Mamy dwie łapki w górę, jedną w dół. Twoje celne i szybkie, krótkie podania pomogą nam utrzymać się przy piłce. Twoje podania do przodu były dziś niezrównane. Starasz się lepiej utrzymać pozycję, bo zostajesz przeciwnikowi za dużo dług. No to z pozycją to jest akurat standardowa uwaga. A my przejdźmy sobie do drugiej połowy. A, widzę, że właśnie teraz jednak nie zagramy drugiej połowy, ale jak mówiłem, obejrzymy sobie ją i pokażę wam właśnie najciekawsze momenty. Rzutka w pole karne naszych rywali, główka. Bramkarz na spokojnie łapie piłkę i szybkie wznowienie gry. Są tutaj nasza drużyna chce tutaj skontrolować, ale niestety się nie udało i teraz rywale mają dobrą sytuację do wykorzystania. Wrzutka. Niebezpieczeństwo zażegnane i wybicie na aut. Tutaj Aras przy piłce biegnie skrzydłem do grania w pole karne i jest bramka Nucollo. Jest bramka na 1 do 0. Prowadzimy w tym meczu. Nasi rywale próbowali, ale tutaj jedna groźna sytuacja. No i Nucollo tylko dołożył piłkę i chyba była dziura między nogami bramkarza. I dzięki temu jesteśmy bliżej finału. Zobaczmy, czy była tutaj dziura. Tak, była dziura. Nucollo tutaj idealnie tym ślizgiem wpasował się w tą akcję. No i wygrywamy. Nasi rywale tutaj powoli też wyczekują, ale są teraz w gorszej sytuacji od nas, ponieważ przegrywają tą jedną bramką. Starają się tutaj za wszelką cenę wyrównać, ale nasza drużyna gra tutaj na spokojnie. Nie zamierzają tutaj się śpieszyć. Jest 75. minuta na zegarze. Tutaj, jeżeli strzelimy drugą bramkę, jesteśmy coraz bardziej pewni, że nasi rywale nas nie dogonią, ale jak na razie tutaj tworzą akcję wrzutka w pole karne, ale był zawodnik tutaj drużyny przeciwnej niespalonym. 5 minut do końca. Jesteśmy coraz bliżej finału. Plus jeszcze to, co doliczy nam sędzia. Będę był utrzymać ten wynik albo strzelić bramkę kolejną i wtedy rywale nie będą mieli nic już do powiedzenia. Ten mecz będzie zakończony. Mamy rzut rożny w końcówce. Rzutka w pole karne. Czy coś z tego wyjdzie? Wybicie. I teraz my możemy pójść z kontrą. Nucollo tutaj walczy o piłkę. Wygrał ten pojedynek. Nucollo nie śpieszy się. Tutaj odegrania do zawodnika, do Tafera. Nucollo. Z Taferem rozegranie, ale tutaj nie wyszło to podanie. I czy sędzia zakończy? Tak, zakończył sędzia to spotkanie. Wygrywamy skromnym wynikiem 1 do 0, ale jesteśmy w finale Champions Trophy EA. No i zobaczymy, kto na nas tam czeka. Udało nam się Nucollo z strzelcem jedynej bramki w tym spotkaniu, ale za to jakiej. Na finale będzie na nas czekać Gil Vicente. Nie wiem, jaki to jest klub, ale wygrali tutaj po rzutach karnych 5 do 4. No, no i czeka nas finał. Za ile on się odbędzie, zobaczmy. Jak na razie mamy wczytywanie.
Widzę, że treningu kolejnego nie będę robił, no bo zwyczajnie się nie opłaca, bo zużyję sobie tylko energię. Co tutaj mamy? Moja gwiazda. Diem. Czas leczenia 8 tygodni. Zwichnięcie barku. Czyli na 8 tygodni wypada jeden z kluczowych zawodników. Zobaczmy sobie też jeszcze wieści przed tym spotkaniem. Tutaj właśnie informacja o kontuzji naszego zawodnika. I klub Santa Clara nie zdołał wyrównać w meczu z klubem Neuchâtel. No, byli bliscy, jak tutaj właśnie pisze w informacjach. No, ale na szczęście wygraliśmy to spotkanie. No i przejdźmy sobie do tego finału, w którym rozegramy go od pierwszych minut. Mamy 60 energii. No, nie za dużo, ale mam nadzieję, że akurat po tym meczu będzie trochę czasu na odpoczynek, aż sprawdzę. No, będzie trochę czasu na ten odpoczynek. A, znowu gramy z klubem z Portugalii. Okej, czyli już drugi klub właśnie z tego kraju. No to już tutaj musimy się skupić, tu też nie ma miejsca na błędy. I czy podniesiemy ten magiczny puchar? Okaże się to już za chwilę. Akcja naszych rywali. No, mogło być tutaj już 1-0, ale bramkarz jaką paradę tutaj zrobił. No i ratuje nas. Rzutka w pole karne. Niestety przegrywamy. Prosta akcja, tutaj rozklepali nas. No spokojnie tutaj rozegrali, rzucili. No i niestety strzał. Bramkarz nie miał nic do powiedzenia w tej sytuacji. Volley z pierwszej piłki. Nie do obrony to było. Krajew, strzał z dystansu. Znaczy, nie z dystansu, tylko w polu karnym. Ale Walter Hart po raz kolejny ratuje nas. Nic z tego nie wyszło. Chociaż tutaj błąd ze strony obrońców naszego rywala i Nucollo. Nie było faulu. No niestety, jakby tu był faul, to może by coś z tego wynikło. Ale niestety mówi się trudno. No i mamy koniec też pierwszej połowy spotkania. Przegrywamy 1-0 po bramce. Zaraz się wyświetli imię i nazwisko tego zawodnika. A nie, tylko nazwisko. Lima. Po bramce Limy. No niestety, wrzutka w pole karne. Bramkarz nie miał nic do powiedzenia. No i musimy odrabiać teraz straty. Sprawdźmy sobie jeszcze uwagi naszego menadżera. Ale tutaj jeszcze statystyki. No, przeważają w strzałach. My mieliśmy tylko jeden strzał, oni aż 7. Posiadanie 54, moja mamy tylko 46. Dokładność podań mamy, no, zbliżoną, no ale no niestety nie jest to nasz mecz, nie przeważamy. No i zszedliśmy z boiska znów. No, obejrzmy sobie ten finał, nie będę go symulował. Może tutaj nasi zawodnicy wyrównają. Zobaczmy, jak to się okaże w tej drugiej części spotkania. Nucollo tutaj leci skrzydłem. Węg do Karlena. Karlen. Dobre podanie do Dudina, ale strzał zablokowany. Niestety. Było blisko, żeby wyrównać. Nie śpieszę się tutaj w wykonaniu tej akcji. Krajew. Laurencji 2-0. No niestety nasza obrona tutaj się zupełnie pogubiła. No i niestety przegrywamy. Już te dwie bramki będzie ciężko odrobić naprawdę, no ale nieupilnowani zawodnicy, luka w obronie, no i wykorzystana sytuacja. No niestety, ale i tak, że dotarliśmy do finału, to i tak jest wielki wyczyn.
My nie możemy tutaj nic zrobić, naprawdę. 8 minut do końca tego spotkania, plus to, co doliczy sędzia. No, raczej nie wygramy tego, ale i tak trzeba pochwalić się za walkę tutaj naszych zawodników, moich kolegów z drużyny. No, mówi się trudno, ale i tak to był turniej przedsezonowy. Mam nadzieję, że liga nam pójdzie lepiej. Goncalves. KF Goncalves było blisko na 3 do 0. No niestety przegrywamy ten finał. Musimy obejść się z niesmakiem. Gratulacje dla drużyny Gilles Vicente. No i oni zasłużyli na to zwycięstwo. Dominowali. No i zobaczmy jeszcze animację podnoszenia pucharu. No szkoda, że to nie jesteśmy my. Ale jeszcze raz gratulacje. Może w następnym turnieju przedsezonowym uda nam się go zdobyć. I mamy koniec turnieju przedsezonowego. Teraz rozpocznie się liga za niedługo, ale w tym momencie chcę Wam bardzo serdecznie podziękować za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę oraz suba. No i widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie, cześć.